Polskiego Radia 24. Jako się rzekło, przed konferencją prezesa Prawa i Sprawiedliwości Rosła Kaczyńskiego w studiu Polskiego Radio 24, przed mikrofonem numer 3 zameldował się Witold Waszczykowski, były szef polskiej dyplomacji. Kochłaniam się. Tak. Dzień dobry, Państwu melduję się. I zarazem kandydat prawa i sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego. I tak się zastanawiam, jak się Pan zamelduje w tej Brukseli i Strasburgu, już nastała nie tylko jako reprezentant polskiego rządu, ale jako wybrany poseł, o ile taka będzie wola wyborców, to jak Pan będzie oceniał te pielgrzymki szpicen kandydata Manfreda Webera? E, Szpicem kandydata na objęcie najważniejszej funkcji w Unii Europejskiej, czyli e, szefa Komisji Europejskiej. No bo za chwilę się zjawi po Donaldzie Tusku, żeby wesprzeć Europejską Partię Ludową. A dziś e, wspierał in, ry, Rywala wiosnę Franz Timmermans. Jak tłumaczył Robert Biedroń, wspiera nas od samego początku i nam kibicuje, bo my jesteśmy siłą postępową a Franz Timmermans reprezentuje siły postępowe w Unii Europejskiej, trzeba większej integracji. Gdyby te wizyty odbywały się na partyjnych zjazdach, np. partii socjalistycznych czy partii chadeckich, bo takie są w Europie robione, nie mają nic przeciwko temu, bo do tego mają prawo, aby lobbować, aby przedstawiać swój program. Natomiast oni nie, nie prowadzą polityki, nie prowadzą propagandy i lobbingu na temat siebie, tylko oni, używając swojej osoby, swoich stanowisk, ingerują bezpośrednio w procesy polityczne w danych krajach. Czy Tu mówimy o naszym kraju. Weber gdzieś tam, czy Timmermans, być może gdzieś na marginesie wspomni, co on by chciał robić, i może gdzieś tam zapyta, czy mnie poprzecie. Natomiast on, oni wypowiadają się, to zresztą to samo, Donald Tusk. Oni wypowiadają się hmm, przede wszystkim jako hmm, osoby, które popierają pewne partie polityczne tutaj w Polsce, aby te partie po prostu wygrały wybory przeciwko obecnemu rządowi. I to jest. Ale mówi o otwarcie o walce z polskim rządem. <grym> Dokładnie. Nawet, w, nawet wczoraj na to zwróciłem uwagę, że w, gdzieś na Twitterze, że wreszcie się przyznał, że on walczy. E nie rozumiałbym jeszcze jakieś delikatne sformułowanie, że krytykuje, czy ma inne zdanie, inne stanowisko i propaguje to zdanie, ale on napisał, czy powiedział otwarcie, on walczy z polskim rządem, czyli on urzędnik międzynarodowy walczy z rządem demokratycznego państwa, demokratycznie wybranym członkiem Unii Europejskiej. To jest niebywała sytuacja. Ale ten rząd, jeden z 28 wciąż jeszcze, ale jest jego przełożonym, bo w Unii Europejskiej najistotniejszych są państwa, w tym jej rząd. To chcemy przypomnieć, pytał Pan, co chcemy zrobić. Chcemy przypomnieć w Unii Europejskiej, że podmiotami w Unii Europejskiej są państwa i narody członkowskie. To nie Komisja, nie instytucje europejskie rządzą społeczeństwami rządzą członkami Unii Europejskiej, tylko odwrotnie państwa. To jest nasza koncepcja podmiotowości, to jest nasza koncepcja Europy ojczyst, suwerennych państw, a urzędnicy brukselscy, ta administracja brukselska. Ma służyć, ma wspomagać państwa członkowskie w rozwoju, zgodnie z traktatami europejskimi, zgodnie ze swobodami zapisanymi w tych traktatach. I to będziemy przypominać, tego będziemy się domagać. Mam nadzieję, że w nowym Europarlamencie będzie bardziej zrównoważone stanowisko, że nowy parlament będzie odzwierciedlał lepiej sytuację w państwach członkowskich i zdyscyplinuje Komisję Europejską, która w tej chwili, w ostatnich latach, uzurpuje sobie, Prawa, których nie posiada, wykracza daleko poza mandat, jaki Komisji daje Traktat Lizboński. Pan profesor Grzeszcza, który był gościem Polskiego Radzie 24 kilka czy kilkanaście dni temu no, o liberalnych poglądach ekspert od prawa europejskiego powiedział, że przepisy się co prawda nie zmieniły, ale zmieniła się interpretacja tychże przepisów i historia pustego pola, więc chociaż traktaty brzmią jak brzmiały, Komisja Europejska rozszerza swoje funkcje, także jak widać na funkcje władcze, czyli wskazując na to, kto z państw Unii Europejskiej ma rządzić i jak? No to, mm. no to myśmy to nazwali już kiedyś przed laty, to się nazywało falandyzacją prawa, a dzisiaj w Unii Europejskiej... To pamięta prawnika Lecha Wałęsy, Lecha no tak, a Dzisiaj możemy żyjącego. powiedzieć o timermansizacji prawa, czyli weberyzacji prawa, czyli traktaty traktatami, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie, prawda, jak to kiedyś w starym filmie komedii polskiej było wspomniane. Na to się nie możemy zgodzić, nie możemy się zgodzić na podwójne standardy, że jeśli Francja przekracza... Budżet czy przekracza deficyt, to odpowiada się z urzędników międzynarodowych, ale to przecież Francja. Natomiast jeśli Polska importuje do swojego wymiaru sprawiedliwości przyjęte w innych krajach członkowskich rozwiązania, to odpowiedź jest: ale Polska ma zbyt słabą czy, czy młodą demokrację, ma inną czy słabszą kulturę prawną, w związku z tym musi mieć wyśrubowane standardy i nie może zaimportować z Niemiec, Włoch czy z Francji. To są podwójne standardy, to jest schizofrenia, po prostu hipokryzja w, w Unii Europejskiej. To inaczej zapytam. Jak pan spogląda na ten projekt, który proponuje właśnie Franz Timmermans, czyli nie tyle, czyli ograniczenia egoizmu narodowego, powiedzieć stop, stop egoizmowi narodowemu, ksenofobii, jak tłumaczył Timmermans i Biedroń, wreszcie? Siłą postępową, która ma zmienić Europę w jedną, jak rozumiem Państwo? On nie ma prawa, by stygmatyzować, oceniać, recenzować, wystawiać laurek czy, czy cenzurek temu czy innemu Państwu. Urzędnicy międzynarodowi, urzędnicy Komisji Europejskiej mają obowiązek przestrzegać Traktatu Europejskiego, mają obowiązek sprawdzać, czy państwa członkowskie realizują podstawowe wolności, które tam są zawarte. Natomiast cała reszta jest oddana państwom członkowskim. Praworządność i wiele, wiele kwestii społecznych. I on nie może oceniać, bo w Unii Europejskiej nie ma podstaw prawnych, aby oceniać postępowość czy brak postępowości w tych dziedzinach w poszczególnym państwie europejskim. To są prerogatywy państw członkowskich. A jak wspomniałem tu jeszcze raz powiem, ci ludzie, komisarze uzurpują sobie często prawa, których nie posiadają. Być może jest tak, że to w ogóle nie chodzi o te wybory, tylko właśnie chodzi o tą zmianę społeczną, która ma się dokonać także w Polsce. Złamanie Polski z jej takim głównym nurtem przywiązanym do tradycji, nawet do tradycji religijnej, jeżeli nie do wiary w, samą, w samej w sobie, jest czymś radykalnie odmiennym od tego, co się dzieje. co Czasem dla Polaków jest nie do uwierzenia choćby we Francji. Dokładnie tak. Mamy do czynienia z pewną próbą. Indoktrynacji, że od wielu, wielu lat próbę indoktrynacji społeczeństw, przede wszystkim społeczeństw tak zwanych nowych członków Unii Europejskiej. I Furia, w jaką wpadają w tej chwili środowiska lewicowo-liberalne, jest pogłębiona jeszcze faktem, że my zaproponowaliśmy, na przykład Polska, Węgry, alternatywny model rozwoju, między innymi gospodarczego. Pisze o tym Die Welt z, z, z troską, że właśnie najlepiej w gospodarce w tej chwili Unii Europejskiej radzą sobie takie państwa jak Polska i Unia. I, I Węgry, to powoduje furię, bo okazuje się, że alternatywny model działa, funkcjonuje i przynosi sukcesy społeczno-gospodarcze. Zarówno gospodarka rozwija się cztery razy szybciej niż przeciętne państwo strefy euro. Bisko jak również procentowych z pierwszych kwartału Wedle również... Eurostatu, a gospodarka niemiecka tak pół procentowa, mimo tego, że nas się ocenia jako partia konserwatywna. I jednocześnie ta partia konserwatywna zaproponowała szereg, liber... szereg programów społecznych. Które, których nie powstydziłyby się, zresztą ten sam Timmermans chwalił kiedyś, że nie powstydziłoby się żadna partia socjalistyczna, jak dobrze wprowadziliśmy w życie szereg programów społecznych. Ponieważ więc partie lewicowo-liberalne straciły jakby podłoże naturalne, nie ma już klasy robotniczej, o której kiedyś apelował Marx, Engels, no więc próbuje się zastąpić i wyszukuje środowiska wykluczone. Dla których walczy się w tej chwili o równouprawnienie, a tak naprawdę o uprzywilejowanie. Andrzej Halicki, dziś rano, kandydat koalicji Europejskiej Platformy Obywatelskiej, wpływała o postać w warszawskiej Platformie, czy mazowieckiej szerzej. No, i jednoznacznie dziś radiowych jedynce przeciął spekulacje i bił się w piersi, że Platforma przez 8 lat nie wprowadziła nie kombinatu tylko już więcej ustawy o związkach partnerskich tak do polskiego prawa no i zapowiedział, że jak na jesieni przejmą władzę, to to uczynią. To będą małżeństwa i to będzie adopcja dzieci. Panie, to, powie... nie, to powiedział, że to o tym nie ma mowy. No. no, mówię już o tym inni przedstawiciele koalicji. Problem polega na tym, jak jeszcze kilka lat temu, jak udawano przecież, że tu chodzi nie o Związki partnerskie homoseksualne, tu chodzi o to, żeby dwoje starszych ludzi, kiedy mieszkają razem, jedno zachoruje, drugie mogło odwiedzać w szpitalu albo mogli umowę jakąś cywilną prawną zawrzeć łatwiej, w łatwy sposób, aby można było ewentualnie mieszkanie pozyskać, jeśli ktoś z tej, tej dwójki odejdzie do, do lepszego świata. Okazuje się, że to nie o to chodzi. chodzi to o, o co chodzi? Chodzi o uprzywilejowanie par homoseksualnych, uprzywilejowanie ponad przeciętną rodzinę, która jest opisana w Konstytucji, a więc chodzi o zmianę Konstytucji. Nie wiadomo jeszcze jak daleko, bo przecież trzeba wprowadzić również, że według tych środowisk małżeństwo inaczej wygląda niż małżeństwo to, które dzisiaj jest w Konstytucji. Więc chodzi przede wszystkim o rozbicie tradycyjnego modelu państwa, gdzie pewne podstawy, wartości są, są przygotowane przez 2000 lat przez Kościół. To jest rodzina, to jest solidaryzm społeczny w kościelnej nauce o rozwoju państwa. No, dłuższy wykład musielibyśmy zrobić na temat marksizmu kulturowego. Tutaj pan też przepytywał różnych specjalistów na ten temat. No toczy się pewna wojna ideologiczna, no, ale mam nadzieję, że będąc Unii Europejskiej w dalszym ciągu jako państwo zarządzane przez prawo i sprawiedliwość, będziemy mogli postawić tamy tego typu szaleństwo ideologiczne prezes Glapiński zapowiedział podczas toczącej się konferencji, że dopóki on jest szefem Narodowego Banku Polskiego, nie wyjdziemy w korytarz wchodzenia do strefy euro, tymczasem Bogusław Liberacki z Koalicji Europejskiej mówi, że to błąd, że powinniśmy tam już się znaleźć i tylko dobrać sobie termin, w którym przeskoczymy na euro, ale już ten sztywny kurs powinien funkcjonować. Ja uczestniczę w tej chwili w kampanii wyborczej w Łodzi. Tam moim bezpośrednim rywalem z koalicji jest były premier Marek Berka, były też szef Narodowego Banku Polskiego. I on również bardzo miękko jednak wyraża się o przyszłości euro. On oczywiście wspomina o tym, że. O przyszłości Polski w euro? Czy o przyszłości o, o całej strefy euro? O przyszłości to jest, Polski czy... w euro. Już tak głęboko nie pytamy, ale jestem zaskoczony że na pytania o euro wypowiada się bardzo oszczędnie, bardzo oszczędnie, więc ma świadomość, że jest to waluta, która jest już sztuczna, wprowadzona jakiś czas temu poprzez względy polityczne. Myślę, że Unia rozwijałaby się lepiej, gdyby pozostała przy walucie rozliczeniowej, czyli ECWI i posiadała waluty narodowe, bo waluta narodowa pozwala utrzymać rękę na pulsie stopy procentowej. A stopa procentowa jest bardzo i ważnym instrumentem w rozwoju, w przyspieszaniu rozwoju gospodarczego i, i, i na tym nam zależy. Na, nasz Narodowy Bank Polski stop procentowa będąca w ręku w instrumentach rządowych może odgrywać już przez wiele, wiele lat istotną, istotny instrument. Stopy procentowe to m.in. element każdego kredytu hipotecznego, tego no właśnie. ile płacimy. To przekłada no się bezpośrednio na życie takich yy, Kredytów, ale to śmie. też jest instrument oddziaływania na inflację i tak dalej, na wiele, wiele kwestii. No to zatrzymajmy się przez chwilę na tej informacji, którą przez momentem komentowali publicyści. Kanclerz Angela Merkel z własnej inicjatywy będzie dziś dzwonić do premiera Morawieckiego. Jakub Majmurek powiedział, że to taki gest długiej cierpliwości wobec Polski. Nie, to, to nie zasługuje na komentarz akurat ten dziennikarz, bo słyszałem część tej, tej, tej rozmowy Polska jest normalnym, ważnym państwem członkiem Unii Europejskiej. Jesteśmy w stanie mobilizować wiele państw do różnych zadaniowych koalicji. Z sukcesem na przykład stworzyliśmy w 2017 strefę Trójmorza, która rozwija się, zdobyła poparcie Stanów Zjednoczonych. Zdaje się, że również, Niemcy opigują. również Niemcy wystąpiły po początkowych wahaniach, wystąpiło status obserwatora, bo dostrzegają w tym, w tym dużym instrumencie, w ramach Unii Europejskiej pewne, pewne benefity dla siebie. Zresztą Niemcy mają o co dbać, dlatego że po, po poziom współpracy gospodarczej między Niemcami a Polską jest wyższy niż z Niemcami a Rosją i poziom współpracy gospodarczej i handlu między Niemcami a, a Grupą Wyszehradzką jest wyższy niż z Niemcami a Francją. W związku z tym e, to telefony Berlin tak tego nie dostrzega dostatecznie. Nie, Berlin dostrzega, tylko trudno mu przyznać, być może jest zdziwiony tym, że to tak e, szybko się rozwinęło, że po tamtej stronie jest stagnacja, a po stronie francuskiej, że tam stamtąd wychodzą e, przedziwne koncepcje, m, aby odejść od e, liberalizmu ekonomicznego, które gwarantują te cztery podstawowe wolności traktatowe. Niemcy dostrzegają zakusy Macrona, aby stworzyć silniejszą strefę euro, która by prowadziła do tego, że to banki niemieckie w zasadzie by finansowały dalszy rozwój gospodarki <coughs> europejskiej. Dostrzegają też zakusy protekcjonistyczne Macrona. No ale ze względów być może jakichś ambicji politycznych trudno jeszcze im przyznać, że Polska jest istotnym partnerem nie tylko gospodarczym, ale również politycznym w tej chwili. W Unii Europejskiej. No to zatrzymajmy się przy tym, co jeszcze padło, bo z ust też byłego ministra spraw zagranicznych, byłego szefa polskiego rządu Włodzimierza Cimoszewicza w TVN 24. Jest pan zaskoczony tymi słowami dotyczącymi kultury odbierania majątku Żydom ofiarom Holokaustu? Jestem zaskoczony, ponieważ w czasie w, 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 w ramach tych licznych funkcji, które można wymienić, panu Cimoszewiczu, trzeba pamiętać, że on jest też prawnikiem. On był ministrem sprawiedliwości. Czy jako prawnik powinien zdawać sobie sprawę, jak wygląda kwestia mienia bezpadkowego i czy można je oddawać, czy nie, i komu, prawda. Więc to jest naj, największe zaskoczenie dla mnie, że on być może ze względów kampanijnych, bo przecież on też ubiega się o mandat europarlamentarzysty, próbuje różnych. Metod, aby dotrzeć do jakichś środowisk, ale nie wydaje mi się, by akurat tego typu uwaga w Polsce pomogła, bo w Polsce nie ma w tej chwili przychylności do e, złamania kanonów prawa jeszcze wodzącego się z prawa rzymskiego e, i żeby pójść na jakąś dziwaczną konstrukcję, aby mienie bezspadkowe przekazywać jakimś trzecim stronom spoza Polski. No w zasadzie trudno w tej chwili mówić o jakiejś identyfikacji, komu to należałoby przekazywać i dlaczego. Ale taka wypowiedź byłego premiera, byłego szefa polskiej dyplomacji i zostanie zauważona, czy już została zauważona przez ambasadę akredytowaną przy polskim państwie, przez inne rządy, czy to po prostu wszyscy wiedzą, że to jest element kampanii i nikt na to nie zwrócił uwagi? Nie na na pewno słów. zwrócą uwagę, że mówi to były, były premier, ale y, zwrócą uwagę, wydaje mi się, że też jest to element rozgrywki kampanijnej. Tylko ja się zastanawiam, do jakich sił w Polsce może się odnosić wtedy z taką uwagą były premier Cimoszewicz? Kto w takim razie może poprzeć go w takiej, w takiej sytuacji? Y, y, zadziwiający człowiek. To Jakub Majmurek, że go zacytuję raz jeszcze, dał nam klucz do tego, no, że to wzmacnia konfederację kosztem Prawa i Sprawiedliwości. Nie, konfederaci odwołują się do elektoratu, który nigdy nie, nie głosował na Prawo i Sprawiedliwość. To są, to są te środowiska narodowe, które zawsze miały jakiś anse do Prawa i Sprawiedliwości. Część z tych środowisk. E Dość iluzorycznie myśli jakimś mitem ndeckim, mitem współpracy z Rosją, gdybyśmy współpracowali z Rosją, gdybyśmy stworzyli jakąś grupę narodów słowiańskich tutaj, to byśmy dali odpór innym, oczywiście amerykańskim, żydowskim wpływom i tak dalej. Nie, nie, ja zawsze odpowiadam im, że to jest mit, gdybyśmy byli spolegliwi wobec Rosji, szczególnie tej Rosji rządzonej przez tego Putina. Mit, iż nasza chata z kraje i Rosjanie oczywiście za tą spolegliwość wynagrodziliby nas jakimś lukratywnym handlem, dopuszczeniem do olbrzymiego rynku rosyjskiego. Nie, nasza chata jest po, po drodze i to nasza historia pokazuje. I, i my nie możemy być neutralni, musi, musimy być tutaj pryncypialni, musimy walczyć o swoje bezpieczeństwo i e, być sojusznikami tych, którzy podzielają też taki punkt widzenia na, na Rosję. W tym przypadku mamy to szczęście, że są w tej chwili Amerykanie. Kierowani przez Donalda Trumpa. Nie zgadzamy się z sytuacją, jaka jest w Europie często. Znowu wracam do tego pierwszego pytania, jak będziemy funkcjonować w Europie. Nie zgadzamy się z taką koncepcją, że większym zagrożeniem dla Europy jest w tej chwili Donald Trump niż, niż Putin. A przecież tego typu wypowiedzi nawet wychodzą od prezydenta Macrona, który, który pisze nawet, aby stworzyć jakieś siły obrony również przed Donaldem Trumpem. To nie Putin przysłał wojska do nas na szczęście, a mógłby, natomiast w obronie Polski przysłał Donald Trump. Boże, uchowaj przed wojskami rosyjskimi w Polsce ponad zostają na długo na ogół i te misje wyzwoleńcze są różne, no ale to skoro jest, żyjemy zgodnie z tym chińskim przekleństwem w ciekawych czasach, ale są coraz ciekawsze, widać rosnące napięcie między tym, co się dzieje w Waszyngtonie, który wyraźnie postawił na Polskę, to za czasów pańskich rządów ten zwrót został dokonany, co chwalił Pana, jak rozumiem, także Donald Tusk podczas swojego wykładu. Że to się współpracę z Stanami Zjednoczonymi. To zostało zauważone, jak rozumiem, zatem Szerzej, no, ale z drugiej strony ich trwa, trwały sojusznik, jakim jest państwo Izrael, no, reaguje na takie słowa zamiary Nerwowe. ofiarą i ja to myślę, wprowadza że... trochę konfuzji. Ja myślę, że w, w Izraelu rzeczywiście może być pewna nerwowość, pewna zazdrość być może, przy pewna obawa. Czy, czy dając taką atencję Europie Środkowej i flance wschodniej NATO, wysyłają tutaj spore wojska, bo być może. Będzie jeszcze zwiększona obecność amerykańska. Izraelczycy obawiają się, czy, czy Donald Trump nie straci uwagi, czy nie, będzie mniejszą uwagę poświęcał właśnie tamtemu regionu bliskiego wschodu. Pamiętajmy przecież, że Donald Trump nie chciał wejść i zaangażować się mocno w konflikt syryjski. Prowadzi rozmowy z Putinem. Również nie, są to, nie jest to polityka bardzo konfrontacyjna, chociaż nie ma już resetu, jaki prowadził Obama, z Rosją, ale widać, że też nie prowadzi polityki konf konfrontacyjnej. Próbuje rozładować napięcie z, z Koreą Północną. Więc jest to e, rozsądna polityka, łagodząca sytuację i napięcia międzynarodowe. E, pamiętajmy, że w Izraelu jest też olbrzymia diaspora rosyjska. Która na przełomie lat 80 i 90 -tych wyjechała z Rosji. Część to są rosyjscy Żydzi, ale część to są Rosjanie, którzy skorzystali wtedy. Także za z sprawą parazotki służb specjalnych. Otwarcia, tak, operacja Most i inne jest to ponad milionowa diaspora, która na pewno na pewno dostrzega pewne interesy rosyjskie i w tamtym regionie, i w naszej części Europy i, i, i próbuje przeciwstawić się obecności amerykańskiej. Także ten, ten obraz jest dość skomplikowany, ale czytelny. Czytelny także w, na Bliskim Wschodzie jeśli patrz Iran, Stany Zjednoczone, no bo Donald Trump pytany o możliwą wojnę z Iranem powiedział, mam nadzieję, że jej nie będzie. A jednocześnie mówić jest gotowy w każdej chwili rozmawiać. Ja, te, ja też wydaje mi się, że to jest rozsądne podejście. Donald Trump zapowiada już dawno, że porozumienie z Iranem zawarte w 2015 roku, które zamrażało produkcję zbogaconego ur uranu, który mógł być wykorzystany do broni nuklearnej, jest ułomne, ponieważ pozostawiało czy cały. Cały projekt budowy broni nuklearnej i zbogaconego uranu w rękach jednak Iranu. Porozumienie to nie dotyczyło systemu rakietowego, programów rakietowych, a Iran posiada już rakiety o zasięgu kilku tysięcy, sięgające Europy. No i Iran. Także nie, Polski? Jeszcze nie, ale już Bałkanów może, może sięgać. I oczywiście flotę amerykańską na Morzu Śródziemnym. No, i Iran oczywiście nie wykorzystał też sytuacji, iż zniesiono sankcje po 2015 roku, i zaczął, kumulując te fundusze, zaczął prowadzić bardzo agresywną politykę w regionie. Więc prezydent Trump chce zmusić Iran do korekty tego porozumienia, do tego, aby pozbawić go całkowicie instrumentu budowy broni nuklearnej. Witold Waszczykowski, były szef polskiej dyplomacji, a dziś kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego z Okręgu Łódzkiego, był gościem Polskiego Radio 24. Dziękuję. Ja, ja bardzo dziękuję.